Kochani, czy w ostatnim czasie zdarzyło się, że ktoś apelował do was, kierował słowa czy wezwanie związane z pewnym apelem? Zdarzyło się, że ktoś do was w ostatnim czasie apelował? Tak, a może też ktoś z was do kogoś innego wystosowywał, skierował jakiś apel? Bo ja dzisiaj chciałbym skierować i do siebie, i do was, kochani, pewien apel. I to jest apel imienny. Taki tytuł dzisiejszego kazania, imienny apel. Apel, myślę, że każdy z nas jest świadomy, cóż to za forma. Według definicji słownikowej apel to bezpośrednie wezwanie, żądanie wysłuchania i odezwy, czyli działania mającego na celu zastosowanie się do treści niesionej słowami kierowane przez autora ku słuchaczom apelu. Treść apelu często jest wyrazem uczuć mających łączyć nadawcę i jego odbiorców. Apel może być kierowany bezpośrednio do konkretnej osoby lub do grupy osób. Tyle definicji. Myślę, że to czytelna i jasna definicja. Ja myślę, że chyba tak to powinno działać, na ile rozumiem ideę i w ogóle cel głoszenia kazań. To w ostatnim czasie, dokładnie tydzień temu, słyszałem pewne poselstwo i byłem nim poruszony. I przez ten cały tydzień, pozwólcie, że takie słowa użyję, rozkminiałem. I zastanawiałem się i badałem. Zostałem zainspirowany do tego, żeby przyjrzeć się Bożemu Słowu. W takim fragmencie, który być może jest bardzo mało atrakcyjny dla wielu z nas, ale ja kiedyś słyszałem taką historię. Fragment jest związany z 5 rozdziałem 1 Księgi Mojżeszowej. Wiecie, co tam jest napisane? Tak, to jak ktoś ma Biblię, to proszę otworzyć i zobaczyć. On jest zatytułowany, przynajmniej w Biblii Warszawskiej, Potomkowie Adama, 32 wersety. W zasadzie imiona, liczby i stwierdzenie faktu, że choć przeżył tyle lat, to i tak umarł. Ja kiedyś słyszałem taką historię, jak to pewien człowiek zaprosił swojego znajomego na nabożeństwo i spodziewał się, że to, co się dzieje w kościele, będzie takie dotykające, poruszające i będzie miało wpływ na życie tej zaproszonej osoby. Ale okazało się, że nie było tak, jak ten człowiek się spodziewał, bo zespół się rozchorował, bo pastor wyjechał i jakoś tak nie było ciekawie. A wyszedł jeden brat i przeczytał ten 5 rozdział. Pomodlili się i zakończyli nabożeństwo. I ta osoba była bardzo taka zdegustowana i taka nawet załamana, że zaprosił pierwszy raz znajomego na nabożeństwo do kościoła, a tu taka porażka. Wiecie, ale ten człowiek, słuchając tego fragmentu, doświadczył pewnej przemiany w swoim życiu, bo jego proces myślenia był związany z treścią tego fragmentu, a ta treść jest związana z tymi potomkami Adama i o każdym jest powiedziane, ile lat przeżył i umarł. Za wyjątkiem jednego. Za chwilę do niego się odniosę. Mimo tego, że Adam żył 930 lat, mimo tego, że jak sobie też to dokładnie przeliczyłem, Set żył 912 lat, Enosz 905, Kenan 910, Mahalel 895, Jered 962, Henoch 365, ale o nim nie będę teraz mówił. Metuszelach 969, Lamech 777, a Noe, jeszcze gdybyśmy posiłkowali się 9 rozdziałem, wersetem 28, przeżył 950 lat.
to mimo tego, że ci ludzie tak długo żyli, to wszyscy za wyjątkiem Henocha umarli. I on tak człowiek myślał, że no, ja też kiedyś umrę. Może nie przeżyję tyle lat, ale co będzie ze mną? Dokąd pójdę? I to był początek pokuty, upamiętania w życiu tej osoby i ten człowiek się nawrócił. Bo ten fragment był pobudką, inspiracją do wejrzenia w siebie i zastanowienia się nad własnym życiem. I ja też słuchając tego fragmentu i ostatniego poselstwa, które tydzień temu słuchałem, też mnie to zaintrygowało. Wiecie, bo tutaj są imiona. Imiona bardzo różne. Szukałem też trochę informacji na temat imion. Myślę, że mamy świadomość, a jeżeli nie, to może to będzie, myślę, jakaś ciekawa informacja. Ten dział językoznawstwa zajmujący się nazwami i imionami własnymi to onomastyka. I ta nauka zajmuje się badaniem, sposobem tworzenia nazw własnych oraz rozwojem historycznym tych imion i tak dalej. I udało też mi się to znaleźć. Wiecie, w Starym Testamencie mamy 3070 imion. Sporo. I 2900 to są imiona męskie, a 170 to są imiona żeńskie. W Nowym Testamencie mamy 550 imion, więc razem w Biblii około 3620 imion. Gdyby ktoś miał problem z wymyśleniem imienia dla dziecka, które ma się narodzić, to zachęcam, żeby zaczerpnąć z tego źródła cudownego. Wiecie, imiona, może to dzisiaj inaczej funkcjonuje, ale wtedy, w czasach biblijnych, imiona nie były tylko zwykłymi takimi etykietkami. Wiecie, jak się nakleja etykietkę, moja żona nakleja. Ostatnio wyjąłem jabłko, malina, aronia. Taki dżem, jest etykieta na tym. Imiona to nie były tylko etykiety, żeby było wiadomo, jak się do kogoś zwracać, ale imię coś oznaczało, mówiło o osobowości człowieka, który to określone imię nosił. Imię osobowe w Izraelu, podobnie jak też na całym Bliskim Wschodzie w czasach biblijnych, było nie tylko określeniem danej osoby, ale wyznaczało jej miejsce i rolę we wszechświecie. Bóg, zwracając się do człowieka po imieniu, powoływał go do specjalnej służby. Pamiętacie, jak było z Mojżeszem? Bóg w tym płonącym krzewie powiedział do niego po imieniu Mojżeszu. I to był początek powołania go do bardzo określonej służby. A pamiętacie, jak było z Samuelem? Był przekonany, że Heli cierpi na bezsenność i go w nocy gdzieś tam woła i dwukrotnie przychodził do Heliego kapłana, ale potem został uświadomiony. Kiedy usłyszysz wołanie po imieniu, to powiedz, mów Panie, bo sługa Twój słucha. I został w tym czasie wezwany po imieniu, powołany do konkretnej służby proroczej. I to on miał ogłaszać to, co miało przyjść na dom Heliego, to, co miało się wydarzyć w Izraelu. Kiedy Bóg zmieniał też imię, to informował w tej zmianie imienia o posłannictwie człowieka, wskazywał drogę, jaką dalej człowiek ma kroczyć. Pamiętacie, jak było z Abramem i Saraj? Bóg powiedział, już nie będziesz Abramem, ale będziesz Abrahamem, a twojej żony nie będziesz nazywał Saraj, ale będzie Sara, dlatego że, i tam jest określone zadanie, określona rola i funkcja, która dla tych ludzi przez Boga została wyznaczona. I także to odbywało się poprzez zmianę imion. Podobnie było też z Jakubem, to w pierwszej Mojżeszowej w 32 rozdziale Jakub przestał nazywać się Jakubem, a został nazwany Izraelem. Zostało mu nadane nowe imię, dlatego że i walczył z Bogiem, i z ludźmi, i zwycięża. Tak też Bóg to powiedział. Imię jest częścią osoby, określa jej tożsamość.
I chyba najbardziej znany fragment to w pierwszej księdze Samuelowej 25-25, kiedy to żona powiedziała o mężu, jakie jest jego imię, taki jest on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. W tym imieniu cała jego natura i osobowość się zawierała. Nadanie imienia często wiązało się z podkreśleniem wyróżniającej cechy danej osoby lub przypomnieniem wydarzenia, jakie towarzyszyło narodzinom. Od samego początku Bóg dał Adamowi to zadanie, żeby on nazywał zwierzęta, żeby określone nazwy nadawał zwierzętom. To Adam również nadał imię swojej żonie. Pamiętacie to w pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale, 20 wersecie. Adam nazwał kobietę, którą Bóg mu dał, Ewą. Ewa znaczy budząca życie, czy dająca życie. I tam jest napisane, bo ona była matką wszystkich żyjących. Kiedy narodził się Kain, to te okoliczności również były zawarte w tym imieniu, bo wtedy Ewa powiedziała, otrzymałam syna. Kiedy potem został zabity Abel i narodził się Set, to też w tym imieniu jest ta treść związana z tymi okolicznościami, z całą sytuacją, bo Set znaczy odszkodowanie. Jak gdyby odszkodowaniem za zabitego Abla był także Set. Myślę, że najbardziej chyba też, czy jedna z bardziej znanych postaci to Jabez. Pamiętacie modlitwę Jabesa, to chyba nawet książka taka była i też może w swego czasu popularna postać. W pierwszej księdze Kronik w 4 rozdziale i 9 wersecie to jego mama powiedziała, w bólu rodziłam. I Jabez znaczy, on sprawia ból. To okoliczności przyjścia na świat były także wpisane w imię Jabesa. I ciekawe też jest to, że Jabez modlił się i ta modlitwa jest, myślę, że dosyć dobrze znana. On między innymi modlił się o to, aby ból mnie nie dotknął. Ktoś, kto nazywa się, że sprawia ból, bólek, nie wiem, jakby to tam zdrowniale od bólu. Wiecie, za każdym razem, kiedy mama go wołała na obiad albo żeby odrobił lekcję, to przypominała sobie okoliczności, w jakich on się narodził. Tyle bólu mi sprawiłeś. I on się modli, aby ból mnie nie dotknął. I ciekawe, niezwykłe jest to, że Bóg spełnił jego prośbę. Znacie człowieka żyjącego współcześnie, który nie doświadcza bólu? Trudno sobie wyobrazić, czy jest to możliwe. Tu jest powiedziane, że on modlił się, aby ból go nie dotknął i Bóg spełnił jego prośbę. Pamiętamy też, myślę, Józefa, kiedy był w Egipcie, kiedy narodził mu się Manases, jego pierworodny syn, to dlatego tak został nazwany, bo jak powiedział Józef, Bóg pozwolił mi zapomnieć o całej udręce, której doświadczyłem i o moim domu. I Manases znaczy, który daje zapomnieć. Manases dał mu zapomnieć. Kilkanaście lat trwało jego cierpienie, jego poniewierka, zanim mógł wyznać to, i to jest zawarte w imieniu jego pierworodnego syna, że Bóg pozwolił mu zapomnieć o całej jego udręce i cierpieniu. A potem, kiedy urodził się jego drugi syn Efraim, on powiedział, rozmnożył mnie Bóg w ziemi mojej niedoli. A Efraim znaczy niezwykła żyzność, płodność. To rozmnożenie, ta płodność jest zawarta w tym imieniu Efraima. Wtedy poznać czyjeś imię znaczyło tyle, co poznać rzeczywistość oznaczoną tym imieniem. Imię to nie tylko jakieś brzmiące tak czy inaczej słowo, ale to określenie rzeczywistości, która jest związana z tym imieniem, z tą osobą.
I tutaj w tym 5 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, jak już wspomniałem, mamy 10 imion. 10 imion, szukałem znaczenia tych imion. Nie jest to łatwe i nie wiem, na ile też to, co w słownikach i innych mądrych księgach można odnaleźć, jest to wiarygodne i zgodne, no ale zostaje mi tylko zaufać, że tak jest. Nie znam języka, nie potrafię odczytywać znaczenia tych imion, ale wiecie, są też tacy, którzy w tym rodowodzie, w tych 10 imionach widzą w znaczeniu tych imion niezwykłą informację dotyczącą Pana Jezusa. Ale to tak tylko mówię, bo trudno jest mi to zweryfikować, żeby was zachęcić, żebyście może sami pogrzebali, poszukali, wnikliwie badali. Może tak jak ja zostałem zachęcony kazaniem ostatnim, to mam nadzieję, że i was zachęcę, zainspiruję i zaintryguję, aby poszukać też tego, tych informacji. 8 razy jest w tym rozdziale wobec 8 ludzi powiedziane, że umarli. Mimo takiego długiego życia, jakie dane im było przeżyć, to 8 z nich umarło. 7 w kolejności, Henoch. Jest napisane, że nie umarł. Co czytamy o Henochu? Tutaj w wersecie 18 pojawia się po raz pierwszy ten Henoch. Jered żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jered 800 lat i zrodził synów i córki. Jered przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Tak w Biblii Warszawskiej, a w Biblii w przekładzie SNP, po urodzeniu się Metuszelacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem. To chodzenie z Bogiem jest tym synonimem szczególnego rodzaju więzi, relacji bliskiej, zwanej przyjaźnią. Wiecie, ale w tym fragmencie, w tej historii mnie zastanawia to, i chciałbym na tym chwilę się skupić, fakt związany z tym, że Henoch dopiero po urodzeniu Metuszelacha, swojego pierworodnego syna, chodził z Bogiem. Wcześniej nie jest powiedziane przez te 65 lat życia, żeby on chodził z Bogiem, czy żeby się z Bogiem przyjaźnił. W kilku przykładach, których sprawdzałem, jest to zaznaczone po zrodzeniu. Po urodzeniu się Metuszelacha, po zrodzeniu Metuszelacha, Henoch przyjaźnił się z Bogiem albo chodził z Bogiem. Więc jakby fakt narodzin tego pierwszego syna był pewnym przełomem w jego życiu. Żył sobie chłop normalnie, spokojnie, chodził do roboty na 7, nie spóźniał się, żona mu kanapki robiła, wiecie, czasami stał w korku, no normalne życie. A po zrodzeniu tego syna wygląda z tego tekstu, że coś się zmieniło, że coś zaczęło funkcjonować inaczej, bo zaczął chodzić z Bogiem i niezwykłe jest to, że przez kolejnych 300 lat chodził z Bogiem, jak czytamy, nie było go, gdyż zabrał go Bóg. O Henochu czytamy jeszcze w Nowym Testamencie. Jest on ujęty w 3 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy tutaj czytamy o tym rodowodzie Pana Jezusa, to czytamy o nim, że on też jest w tej linii rodowodowej pochodzącej od Adama, a prowadzącej do Jezusa Chrystusa. Czytamy też o nim w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w tej liście bohaterów wiary, 11 rozdziale i 5 wersecie.
Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Chodził z Bogiem, przyjaźnił się z Bogiem, otrzymał świadectwo, że podoba się Bogu. Ja tutaj w tym tekście widzę, tak to rozumiem, że zaczęło się, musiał być początek w jego życiu tej przyjaźni z Bogiem. Musiał być początek chodzenia z Bogiem. To nie było tak, że on się urodził i od momentu swojego urodzenia chodził z Bogiem. Jak nawet jeszcze nie potrafił chodzić sam na swoich nogach, to już chodził z Bogiem, czy się z Nim przyjaźnił. Musiał nastąpić pewien moment, pewna chwila przełomowa, która doprowadziła do tego, że coś się stało, że Henoch zaczął chodzić z Bogiem, zaczął przyjaźnić się z Bogiem i przez 300 lat chodził z Bogiem, otrzymał świadectwo, że podoba się Bogu i Bóg go zabrał i go nie było. On jako jedyny tutaj w tym rodowodzie, w tym 5 rozdziale jest osobą, która nie umarła. Czytamy jeszcze o nim w liście Judy. Tutaj w 14 wersecie. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Ciekawe. Henoch wygląda na to, że był osobą, który prorokował, ale to jego proroctwo było związane z czym? Z ogłaszaniem nadchodzącego sądu. Oto przyszedł Pan z wiązami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki. Jakbyśmy tutaj czytali dalej, kolejny 6 rozdział mówi w szczególny sposób o wielkim zepsuciu rodzaju ludzkiego. Henoch miał odpowiednich słuchaczy. Ci ludzie potrzebowali tego, bo żyli w sposób bezbożny, daleki od Boga. Potrzebowali tego, aby Henoch prorokował, ogłaszał nadchodzący sąd. Skąd on o tym wiedział? Kto mu to objawił? No, ja też tak wierzę, że Bóg musiał to objawić. On się musiał tym przejąć. Okazał posłuszeństwo temu, co Bóg mu objawił. I to chodzenie z Bogiem było także związane z tym posłuszeństwem, w tym ogłaszaniu, przekazywaniu tego, co Bóg zaplanował, co jest Jego wolą, co jest Jego planem. Ale myślę, że też istotne w tym jest to, że Henochowi urodził się Metuszelach. Metuszelach to najdłużej żyjący człowiek wymieniony w Biblii. Ja swego czasu to taką formę chyba słyszałem, Metuzalem. Metuzalamowy wiek to ten najstarszy wiek, 969 lat. Tyle żył syn Henocha i od momentu jego urodzenia, odnotowuje to ten 5 rozdział pierwszej Mojżeszowej, że Henoch chodził z Bogiem. Że narodzenie tego syna było początkiem jakiejś przemiany w jego życiu. Wiecie, mówiąc o znaczeniu imienia Henocha, to znalazłem to, że Henoch znaczy nauczając, czy nauczający. A Metuszelach w jednych słownikach, że on znaczy ostrze włóczni, a w innych taki zwrot, jego śmierć przyniesie. Jego śmierć coś przyniesie, że jego śmierć będzie związana z nadejściem czegoś. Jakby tak policzyć, tutaj te wszystkie lata,
Wnukiem Metuszalecha był Noe, który rozpoczął, mając 500 lat, budować arkę i mając 600 lat wszedł do tej arki z żoną, z trzema synami i synowymi i Bóg zesłał potop. Ktoś to też policzył, że właśnie tyle lat upłynęło do początku potopu. Śmierć, jego śmierć przyniesie. Jego śmierć miała przynieść coś. Henoch ogłaszał sąd. Wierzę, że dlatego, że Bóg mu to objawił. Ale w imieniu jego syna był ten apel. Jego śmierć przyniesie. Wierzę, że ten apel, który Bóg skierował do Henocha, spowodował to, że on zaczął chodzić z Bogiem. Że jego życie w jakiś sposób się zmieniło, że nastąpił pewien przełom. Żył sobie normalnie, nagle rodzi się syn, w tym imieniu jest pewien apel i przesłanie, Bóg mu coś objawia i jak czytamy w liście Judy, Henoch zaczyna ogłaszać sąd. Bóg musiał mu to objawić. Wiecie, ja tak czytając i analizując te fragmenty, widzę niezwykłą Bożą mądrość i łaskę w tym, że Bóg kieruje swój apel do człowieka, chcąc, aby człowiek zmienił swoje życie, żeby zaczął chodzić z Bogiem, żeby zaprzyjaźnił się z Bogiem, żeby porzucił swój sposób myślenia i funkcjonowania. I mało tego, żeby ten apel był imiennie tylko skierowany do danej osoby, ale żeby ten apel był skierowany przez osobę, która go przyjęła, dalej do innych. Ja widzę w przykładzie Henocha, że on przyjął pewne Boże ostrzeżenie, nazwał tak swojego syna i głosił nadchodzący Boży sąd dla tego pokolenia, w którym on wtedy żył. Ten apel skierowany był wtedy i związany był z imieniem Metuszalech. Ilekroć imię Metuszalech było wypowiadane, to imię brzmiało w taki sposób: jego śmierć przyniesie sąd, potop. Ilekroć to imię było słyszane, to był słyszany apel: zrób coś ze swoim życiem, bo jak Metuszalech umrze, to przyjdzie Boży sąd. Wiecie, my czytając ten fragment wiemy, ile lat Metuszalech żył. Ale czy oni wtedy wiedzieli? Kto z nich sobie mógł zdawać sprawę, kiedy on odejdzie? Apel skierowany do Henocha osobiście, ale też i przez to imię, dlatego ten apel imienny, bo związany jest z imieniem Metuszalecha, który znaczy jego śmierć przyniesie. Idzie sąd, musisz coś z tym zrobić. Może dzisiaj nic nie świadczy o tym, że przyjdzie sąd, ale dzień sądu nadchodzi. Na ile to, co wtedy miało miejsce, o tym czytamy w tym rozdziale Słowa Bożego, na ile to jest adekwatne do dzisiejszych czasów? Idzie sąd? Czy my mamy coś z tym zrobić? Czy Bóg apeluje? Czy jak w definicji tego pojęcia apel było to ujęte, przeczytałem to, że treść apelu często jest wyrazem uczuć mających łączyć nadawcę i jego odbiorców. To Bóg kierował przez Henocha ten apel i imiennie przez to imię jego syna wzywał ludzi do upamiętania, ogłaszał sąd. Dlaczego? Bo Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Bo Bóg tak ukochał cały świat, że nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Wiecie, jest imię. I ten apel też jest związany z imieniem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj. Jest to imię ponad wszelkie imiona. I chciałbym też jeszcze chwilę o tym powiedzieć, bo wierzę, że rzeczywistość, której
ludzie żyli po 900 lat, mimo tego, że były ku temu warunki i tak mogli z Bożej łaski funkcjonować. To okoliczności, że ludzie są odstępczy, że nie boją się Boga, że żyją po swojemu, są takie same jak wtedy, albo może nawet i gorsze. Wiecie, jest imię, bardzo wiele można by mówić. To Pan Jezus przyszedł, aby objawić imię swojego Ojca nam. On mówił i modlił się, objawiłem imię Twoje, Ojcze, tym, których mi dałeś. My wiemy, czytając też Stary Testament, kiedy Bóg mówi o sobie, jakich imion używa. I to może nie czas, żeby o tym mówić. Ja chciałbym powiedzieć o tym imieniu. I w tym imieniu jest zawarty apel. Co znaczy imię Jezus? Jahwe jest zbawieniem, czy Pan jest ratunkiem? W imieniu Jezus jest zawarta prawda dotycząca ratunku, ale skoro jest mowa o ratunku, to znaczy, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że jest jakieś zagrożenie, że jest sąd. I to wynika także z naszej natury, bo my jesteśmy ludźmi grzesznymi, a Bóg ustanowił takie prawo i jest bardzo konsekwentny w tym, mówiąc, karą za grzech jest śmierć. Ilekroć słyszymy imię Jezus, to słyszymy ten apel, Pan może cię uratować. Pan jest ratunkiem. Ilekroć o tym imieniu czytamy, ilekroć to imię słyszymy, to podobnie jak wtedy, współczesnych Henocha, kiedy on wołał swojego syna Metuszelach, Metuzalem, to ludzie słyszeli, śmierć tego chłopca przyniesie sąd. I było wezwaniem. Ja nie wiem, wiecie, ale też myślę, że dla samego Henocha świadomość tego, że Bóg mu coś objawił, musiała być związana z tym, że on zaczął chodzić z Bogiem. Świadomość tego, że w każdej chwili, wiecie, no wyobraźmy sobie, że Metuszelach rano się budzi i ma temperaturę. Henoch mu tam mierzy temperaturę takim może do czoła, takim termometrem 39. No i co teraz? Może to już dziś. Albo może, nie wiem, jeździł na rowerze i wyjechał z podporządkowanej na główną drogę. Henoch mówi, może to już dzisiaj. A czy ja jestem gotowy? Kto z was wie, kiedy Pan Jezus przyjdzie? Może dzisiaj. Jesteś gotowy? Jak twoje życie wygląda? Chodzisz z Bogiem? Czy może chodzisz do kościoła tylko? Albo chodzisz tu i tam? Ale czy chodzisz z Bogiem? Czy się z Nim przyjaźnisz? A może jesteś też w takiej grupie ludzi, która wtedy żyła wokół Henocha, do których on kierował apel, idzie sąd, upamiętajcie się, nawróćcie się. Dzisiaj w imieniu Jezus jest zawarty ten apel, który Bóg kieruje do ciebie i do mnie. On, Pan, jest ratunkiem. On może uratować. On nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym, jak mówi list Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. W imieniu Jezus jest zawarta ta prawda. I chciałbym to po raz kolejny powiedzieć, kochani. Pamiętacie, co anioł powiedział Józefowi, kiedy Józef rozważał, żeby w sposób taki honorowy opuścić swoją narzeczoną, która była już mu poślubiona i dowiedział się, zorientował, że jest w ciąży. To wtedy mu się anioł objawił, mówił, powiedział mu, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. To imię Jezus, w tym imieniu Jezus jest ten apel, jest ta prawda związana ze mną, z tobą, jesteśmy grzesznymi ludźmi i karą za nasz grzech jest wieczne potępienie, jest śmierć wieczna.
Ale darem łaski Bożej jest ratunek w Jezusie Chrystusie. I w tym imieniu Jezus jest ta prawda mówiąca o wyłączności Jego zbawienia. Imię Jezus, albowiem nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jak mówił apostoł Piotr w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jest wyłączność w tym imieniu na ratunek. On jest ratunkiem. Ale także w tym imieniu jest zakres. On zbawi lud swój. Trzeba stać się Jego dzieckiem. Trzeba należeć do Jego ludu. I to nie jest z urodzenia. Nikt z nas nie rodzi się Bożym dzieckiem. Bożym dzieckiem możemy się stać. Bo tym, którzy Go przyjęli, Pana Jezusa Chrystusa, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ewangelia Jana, 1 rozdział i 12 werset. I też mówi o zakresie Jego zbawienia. Mianowicie o On zbawi lud swój od grzechów Jego. I ta głębia Jego zbawienia, Jego ratunku dotyczy grzechu. I nie tylko konsekwencji grzechu, czyli wiecznej śmierci, wiecznego potępienia, ale od skutków grzechu, od mocy grzechu. Możesz być dzisiaj uwolniony od mocy grzechu. Bo w imieniu Jezus jest ta prawda, jest ta moc Boża ku ratowaniu, ku ocaleniu. Więc kochani, ja chciałbym dzisiaj też wzorem apostoła Pawła, kiedy w 2 Koryntian liście mówił w miejsce Chrystusa, w tym imieniu Jezusa, proszę was, błagam, kieruję apel. W miejsce Chrystusa, pamiętacie co apostoł Paweł mówił, zwiastujemy, pojednajcie się z Bogiem. Wierzę, że ten imienny apel związany z imieniem Metuszelacha, z imieniem Jezusa Chrystusa, jest skierowany osobiście do ciebie, jest imienny, bo to jest do ciebie imiennie, osobiście skierowany i do mnie. Jeżeli twoje życie jest takim życiem zwykłym i normalnym, to pomyśl o tym, żeby zacząć chodzić z Bogiem. A jeżeli twoje życie jest życiem w grzechu, to pokutuj, upamiętaj się i uwierz, że Jezus Chrystus wziął na siebie karę za wszystkie twoje winy i grzechy. I On jedynie może cię uratować. W tym imieniu jest apel Boga skierowany do ciebie i do mnie. On jest ratunkiem. Co z tym zrobisz, to twoja odpowiedzialność i moja. Ale dzisiaj chciałem przy okazji też tego, że w ostatnim tygodniu mnie to gdzieś pracowało we mnie i mnie poruszało i intrygowało. Chciałbym, żeby także to was poruszyło dzisiaj i żebyście mogli sami zbadać Słowo Boże i poszukać, jak często o imieniu Jezusa jest powiedziane, jaka jest moc w tym imieniu. Już nie chcę mówić, jak moja żona wczoraj osa ją ukąsiła i w tym imieniu pszczoła czy osa, w imieniu Jezusa nie poddawała się temu i mogła w tym imieniu doświadczyć tego, że nie spuchła nawet. Bo jest moc w tym imieniu. Kochani, powstańmy, pomodlimy się. I dzisiaj przy okazji też tego, że za chwilę będziemy wspominać śmierć Pana Jezusa, też także pomyślmy o tym apelu, który w tym imieniu jest zawarte. Śmierć, która mówi, spożywanie chleba i wina, która mówi o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, abyśmy my mogli być uratowani. Drogi nasz Panie, pragniemy podziękować Tobie. Ja pragnę Ci dziękować z całego mojego serca, Panie Jezu, za to, że oddałeś za mnie życie. Że Twoja łaska, Panie Jezu, trwa na wieki. I też w przypadku tam Henocha, Metuszalecha, przez 9 wieków, przez ponad 900 lat Ty okazywałeś łaskę, kiedy ludzie mogli być wzywani do upamiętania, do pokuty, kiedy był im zapowiadany nadchodzący sąd Boży. I my dzisiaj mamy ten czas łaski, bo Twoja łaska trwa na wieki. Ale przyjdzie dzień Twojego sądu, ale dzień Twojego przyjścia jest także bliski, który rozpocznie ten dzień Pański, który będzie strasznym dniem, dniem sądu, dniem gniewu Bożego. I modlę się o to, Panie, żebyśmy tego nie ignorowali, ale żeby ten fakt związany z tym, że ten dzień sądu nadchodzi, był dla nas dniem i początkiem pewnego przełomu, abyśmy zaczęli chodzić z Tobą, abyśmy naszą relację z Tobą mogli
w zupełnie inny sposób, na tych poziomie przyjaźni budować, Panie Jezu. I modlę się także o tych, którzy jeszcze nie podjęli tej decyzji, żeby świadomość tego, że nadchodzi sąd, że kiedyś staniemy przed Tobą, przed sędzią i zdamy sprawę z naszego życia. Ale ci, którzy przyjęli Jezusa przez wiarę, którzy uwierzyli, nie staną na sądzie, ale przeszli ze śmierci do żywota. I to jest wszystko dzięki imieniu i dzięki ofierze i dzięki temu, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Daj, aby ta prawda dzisiaj także przemieniała serca, przemieniała umysły i miała wpływ na nasze życie i na jakość naszego życia. O to się modlę, Ojcze, oddając Tobie chwałę za ratunek w Jezusie Chrystusie. Amen.